Moi kochani, ja tak chciałbym troszeczkę spopularyzować fizykę. Fizyka, współczesna fizyka, mechanika kwantowa doszła do niezwykłych wniosków i uważam, że ta mechanika kwantowa i te wnioski z mechaniki kwantowej wypływające są tak zadziwiające, że aż szokujące, są tak prawdziwe, że dotyczą nie tylko mechaniki kwantowej, nie tylko fizyki, dotyczą świata i ludzi. I kochani, jednym z takich wniosków jest to, że foton, jak jest obserwowany, to się zachowuje inaczej niż foton, który jest nieobserwowany. My obserwując foton wpływamy na wynik obserwacji. I chcę wam powiedzieć, że dotyczy to nie tylko fotonu, dotyczy to również familii, czyli rodziny. Jeżeli się obserwuje rodzinę, to rodzina się wydaje rodziną świętą. Rodzina obserwowana to jest kochająca się święta rodzina. Natomiast jeżeli my nie obserwujemy tej rodziny, to rodzina zachowuje się normalnie, czyli inaczej. Jak nie wiemy, ale wiemy, że wynik tej zachowania tej rodziny jest inny niż w sytuacji, gdy rodzina jest obserwowana. Kochani, to dotyczy tak samo kobiety. Jeżeli się obserwuje kobietę i ona wie, że jest obserwowana, no bo jest obserwowana, kobieta wie, kiedy jest obserwowana i wie, kiedy nie jest obserwowana, to się zachowuje zupełnie inaczej. Możecie coś takiego stwierdzić w prostym doświadczeniu, kiedy pokazujecie kobietę, że ją obserwujecie, lub kiedy kobieta nie jest obserwowana, kobieta nie jest obserwowana, to się zachowuje inaczej. I to samo dotyczy nas, panowie, to też nas dotyczy. My się zupełnie inaczej zachowujemy, gdy jesteśmy obserwowani, zupełnie inaczej, gdy nie jesteśmy obserwowani. I dlatego, drodzy panowie, nie wierzcie w to, że kiedykolwiek zachowujemy się normalnie. My nigdy się nie zachowujemy normalnie, gdyż zawsze dowiodły tego badania naukowe. My zawsze mamy wątpliwość, czy przypadkiem ktoś nas nie obserwuje.